Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Atrom, a jest to kolejny odcinek z poradnika bramkarza na moim kanale. Tak jak widzicie, jest to druga część z poradnika jak bronić bramkarzem. No i będą to typowe sytuacje meczowe, tak jak mówiłem w poprzednim materiale. No i w końcu udało mi się złożyć ten poradnik, no i mam nadzieję, że to docenicie, bo naprawdę dużo czasu w to włożyłem. Także pierwszą kwestią, którą chciałem tutaj poruszyć, są oczywiście rzuty rożne. Jak w mojej karierze naprawdę jest bardzo dużo tych rzutów rożnych. Nie wiem jak w waszych, no ale naprawdę u mnie jest bardzo dużo, masa po prostu tych rzutów rożnych, także naprawdę chciałbym wam tutaj podzielić się z wami swoimi refleksjami i co zrobić podczas tych rzutów rożnych, jak się zachować najlepiej. Moim zdaniem najlepiej jest piąskować te piłki, ponieważ wtedy dostajemy naprawdę najwięcej tych oczywiście punktów do oceny meczowej, jeżeli tak mogę to określić. Oczywiście tutaj macie no te przykłady, typowe sytuacje meczowe, oczywiście też nie zawsze, no tutaj widzicie trochę nadużywałem tego, no ale naprawdę czasami warto też tą piłkę złapać, no i na przykład szybko uruchomić kontrę, no także tutaj musicie podjąć decyzję, jak to wykonacie i kiedy to zrobicie, no i czy wypiąskujecie, czy po prostu to złapiecie. Drugą oczywiście kwestią, którą chciałem tutaj poruszyć, są oczywiście strzały. No ale chodzi mi tu głównie o strzały, które nie lecą w światło bramki, no bo strzały, które lecą w światło bramki, już wam mówiłem, omawiałem w poprzednim materiale, także zajmijmy się strzałami, które nie lecą w światło bramki. No i tutaj mamy oczywiście przykłady meczowe. No i tutaj to, co zauważyłem w FIFA 15, jest to, że jeżeli nawet piłka już jest, nie wiem, na banerze i my się rzucimy, naprawdę dostaniemy za to punkty do tej oceny. No naprawdę to jest trochę dziwne. Tutaj widzicie, dawno już ta piłka wyleciała, pomimo to ja się jeszcze rzucam, no i dostaję za to oczywiście punkty do ogólnej na koniec oceny meczowej. Także tutaj mamy te typowe sytuacje tutaj z tych wszystkich karier. Próbowałem to te najlepsze momenty wybrać, także nie wiem, czy mi się to dobrze udało, no ale no i trzecią kwestią, którą chciałem tutaj poruszyć, są oczywiście sam na sam. No to jest najtrudniejszy element w grze bramkarza moim zdaniem, no i ja tego jeszcze do końca nie umiem opanować, do końca nie umiem wszystkich sytuacji bronić, no zresztą się wszystkich sytuacji nie da bronić, no bo wiadomo, napastnik ma przewagę. No ale jednak musicie wyczuć ten moment, w którym po prostu trzeba wyjść. No nie wiem, mi to tak prosto mówić, no ale nie wiem, jak inaczej wam to mam oczywiście powiedzieć. No tutaj musicie po prostu, ja czekam, aż piłka, z którą biegnie tutaj napastnik, on ją wypuści, bo jest taki moment, w którym oczywiście, o tutaj zobaczcie, wypuszcza tą sobie piłkę za daleko, w tym momencie ja do niego ruszam, no można też tak trochę też oszukiwać tych napastników, no i wychodzić, cofać się potem, tutaj zobaczcie, znowu tutaj też ładnie go zmyliłem, no i zobaczcie tutaj kolejną sytuację, tym razem tutaj zostałem na linii, no i to było bardzo dużo bardzo dobra oczywiście tutaj decyzja. Tutaj dużo osób pisze mi, że ma mało sytuacji, no nie wiem co, dlaczego macie tak mało sytuacji. Ja mam oczywiście tych sytuacji więcej, no jak zresztą widzicie, także no tutaj postanowiłem wam pokazać, jak można trochę cheatując, no nie wiem, czy to już sami po prostu tutaj rozważcie, czy to jest cheat, czy nie, co można zrobić, żeby mieć tych sytuacji więcej. Ja po prostu gram na legendarnym, na domyślnych ustawieniach, no ale mam tyle sytuacji, no wy mówicie, że macie mniej, także no tutaj zobaczcie, jak to można zrobić. No i ostatnim elementem oczywiście jest to ocena meczowa, no i to jest coś trochę skomplikowanego. No naprawdę poprawiła się ta ocena w porównaniu do FIFA 14. Naprawdę jest dużo łatwiej tą ocenę, dużo lepszą zdobyć. Jest możliwa ocena 10-0, tak jak tutaj widzicie na ekranie. Ja taką ocenę meczową zdobyłem. Na pewno najważniejsze w tych ocenach meczowych jest to, żeby nie puścić bramki, bo jeżeli nie puścicie bramki, naprawdę możecie liczyć na bardzo wysoką ocenę meczową. Natomiast jeżeli puścicie bramkę, no to już na taką ocenę meczową wysoką nie możecie liczyć. Także w tym odcinku to powoli byłoby to już na tyle. Jeżeli odcinek się podobał, to zostawcie łapki w górę. Jeżeli chcesz na bieżąco, subskrybuj kanał. Oczywiście nie zapomnij, wpadniecie na fejsa. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.